przechodzimy do punktu pod tytułem rezolucja w sprawie okna życia. Bardzo proszę, jeżeli tak, jeżeli gdzieś tutaj jest. Proszę Państwa, ogłaszam 3 minuty przerwy, bo chciałbym, żebyśmy teraz sprawę rezolucji zrobili. Potem te 5 czy 6 punktów, o których mówiła Pani Patena, a potem wniosek Pani Radnej Tatar. 3 minuty przerwy w celu uzgodnienia sprawy. Kto jest rodzicami tego dziecka.
No i pytanie z tej mównicy stawia, czy dziecko porzucone w lesie na śmietniku, czy wręcz zamordowane taką tożsamość ma? W związku z tym ten argument do mnie absolutnie nie przemawia. Bardzo proszę Radę Miasta Krakowa o przyjęcie tej rezolucji skierowanej do pana premiera rządu RP, aby poczyniono wszelkie starania i aby prowadzone przez instytucje Kościoła Katolickiego, jak jest Caritas, ta forma działalności mogła być prowadzona. Proszę Państwa, tylko dwie literówki, w drugi wiersz od dołu. Forma dużą literą, a powinna być małą, za co przepraszam. I Kościół powinien być dużą literą, a jest małą. Niby proporcja została zadowolona, tylko nie w tych słowach. Jedna duża litera w słowie Kościół i mała litera w słowie forma. Za co przepraszam, bo no, tak się zdarzyło. Literówka, każdemu się już może stać. Proszę Państwa, jest taka publikacja, większość informacji wzięłam stąd. Pierwsze zachowane, bo ta forma systemowej ochrony porzuconych dzieci, dawniej się mówiło podrzutków, znana była już w starożytności. Pierwsze zachowane okno życia znajduje się w kościele w Rzymie, przy szpitalu Świętego Ducha i datowane jest na rok 1198. Więc nie myślmy po mnie z chwili. No, ale ja mówię o czasach, kiedy instytucje się tym zajmowały. Jest piękna publikacja, zachęcam do popatrzenia, dlatego, że tu są zdjęcia, proszę, to są uratowane dzieci. To są dzieci uratowane w Krakowie. Dziękuję pięknie za to. Dziękuję bardzo Pani Radnej Waliszewskiej. Otwieram w tej sprawie dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pani radna, przepraszam, ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, rozumiem, że sprawa jest oczywista. Stwierdzam, że rada odbyła czytanie projektu. Ustalam dziś godzina 12.00, powiedzmy 11.55 termin autopoprawek, 12.00 termin poprawek. I teraz